Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl. Zapraszam na kolejne rozpakowanie sprzętu od firmy ART. Tym razem jest to myszka dla graczy Gaminger, model dokładnie AM80. Myszka budżetowa kosztująca około 35 zł. Rzućmy najpierw okiem, czego dowiemy się z opakowania, za chwilkę sobie rozpakujemy. Widzimy samą myszkę dość dobrze. Informacja, jeśli jest to myszka do gier komputerowych. Po boku mamy oczywiście odrobinkę marketingu, że jest precyzyjna, ergonomiczna, przyciski do nawigacji po stronach www, przycisk do zmiany rozdzielczości i antypoślizgowa powłoka. Z drugiej strony interfejs USB 2.0 oraz dostępne tryby DPI. Mamy cztery możliwe rozdzielczości: 800, 1600, 2000 i 2400. Myszka posiada sensor optyczny, a kompatybilna jest z Windowsami 98, 2000, Millennium XP, Vista, z 7 i z 8. No dobrze, informacji zbyt wiele nie było. Teraz ją sobie rozpakujmy i zobaczmy. We wnętrzu jeszcze króciutka instrukcja, podłączenie myszki przez port PS2, podłączenie przez USB oraz funkcje myszki. Myszka oczywiście nie wymaga żadnego oprogramowania do działania. To by było na tyle. I już widzimy, moi drodzy, samą myszkę. Powiem wam, że jeśli chodzi o wagę, tak ją wziąłem do ręki, jest całkiem fajnie wyważona. Nie jest taka bardzo lekka, nie robi wrażenia takiej pustej w środku, jakby się miała za chwilkę połamać. Pierwsze wrażenie jest naprawdę niezłe. Zobaczcie, mamy też kabel w oplocie. Kabelek ma około 1,5 metra. O, mamy całkiem fajną, taką fantazyjną wtyczkę USB o nietypowym kształcie. Zatyczkę, nawet pozłacany styk, jak widzicie. Więc kabelek robi naprawdę fajne wrażenie, pozytywne. Sama myszka. No jest takiej średniej wielkości. Mamy logo firmy ART. Tutaj zobaczcie, mamy taki samolot narysowany. Nie jestem pewien, czy myszka będzie w jakiś sposób podświetlana. To się okaże oczywiście, jak ją podłączymy. Jeśli chodzi o wykonanie. Góra, czyli klawisze główne oraz korpus myszki wykonane są z miłego w dotyku materiału. Z boku faktycznie zobaczcie, mamy takie dość mocno antypoślizgowe, gumowe, ponacinane powierzchnie, które faktycznie sprawdzają się jako taki poprawiacz uchwytu. To jest faktycznie ok. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj błyszczący plastik. Zobaczmy sobie szybko klawisze główne. No, o dziwo są dość ciche. Jak na taką tanią myszkę, to naprawdę miłe zaskoczenie. Rolkę mamy taką dość klasyczną, spotykaną w wielu modelach myszek. Przewijanie góra-dół i działa jako przycisk. Rolka jak na razie chodzi dość opornie. Mamy też przycisk do zmiany DPI. No, działa dość skutecznie. I po bokach dwa przyciski do nawigacji po stronach lub do skonfigurowania sobie w grach. Wiem wam, że działają lekko. Są też tak troszeczkę śliskie, jak w przypadku myszki Game Master 2, czyli tego klona myszki Bloody V5. Natomiast umiejscowione są, myślę, że dobrze. No i też jak widzicie, myszka nie ma profilowań na prawą stronę, czyli nie jest dedykowana pod gracza praworęcznego tak typowo. Natomiast sądząc po tym, że ma tu powierzchnię antypoślizgową oraz te właśnie przyciski do nawigacji, jest to myszka mimo wszystko dla graczy praworęcznych. Ślizgacze. Ślizgacze mamy takie, powiedzmy, ni to duże, ni to małe, coś pośredniego pomiędzy myszkami typowo budżetowymi, a myszkami bardziej profesjonalnymi. Natomiast te ślizgacze mamy takie troszeczkę zaokrąglone. Zobaczymy, jak to będzie sprawowało się nam na podkładce. No i od spodu sensor optyczny i też oznaczenia myszka ART AM80. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy rzut oka na myszkę Gaminger, czyli AM80 od firmy ART. Powiem wam, że pierwsze wrażenia naprawdę są całkiem niezłe. Jeśli ta myszka działać będzie tak dobrze, jak wygląda, no to myślę, że będzie naprawdę fajny produkt. Przypomnę, około 35 zł trzeba za nią zapłacić. 6 przycisków DPI do 2400, jak dla mnie wystarczające. No cóż, tą myszkę zobaczycie za jakiś czas w testach, w recenzji. Na dzisiaj dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!